Dzisiaj zwróciliśmy się do całego społeczeństwa poprzez Państwa dziennikarzy możliwości techniczne i umiejętności operowania słowem, aby te trudne zagadnienia wypowiedziane przez ekspertów medycznych dotyczących szkodliwości niewłaściwych proporcji składników żywieniowych w diecie przekazać społeczeństwu. A nie ma najmniejszej wątpliwości, że nadmierna ilość cukru w diecie stanowi taką samą szkodliwość dla zdrowia społeczeństwa, jak nauk palenia tytoniu. Uważam, że powinniśmy unikać takich potraw, takich pokarmów, które zawierają cukry proste. To znaczy powinniśmy ograniczać słodzenie napojów, kawy, herbaty, także soków, wysoko słodzonych napojów zawierających czy opartych na owocach. Powinniśmy unikać napojów wysokoenergetycznych, wysoko słodzonych, które są powszechnie dostępne na rynku. No, ograniczać ciasta, lody. Ja wiem, że to trudne, ale jednak powinniśmy mieć to na uwadze. Powinniśmy także ograniczać konsumpcję takich pokarmów, które oprócz cukrów prostych zawierają dużo tłuszczów, kwasów tłuszczowych, no, wszelkiego rodzaju batony, wysokoenergetyczne, energetyczne pokarmy. To wszystko powinniśmy ograniczać po to, żeby uciekać od otyłości, uciekać od cukrzycy typu drugiego. Rzeczywiście tak bywa, tak, że są pokarmy, o których nie mamy świadomości, że one są dosładzane. I ja powiedziałbym, że tutaj odsyłałbym i zachęcałbym gorąco do tego, żeby czytać etykiety na poszczególnych produktach, które ludzie po prostu kupują z spółek sklepowych. Warto przeczytać, a taki jest prawny obowiązek, żeby na każdym produkcie była etykieta z informacją, jaka jest kaloryczność, jaka jest zawartość węglowodanów, tłuszczów. Nie ma potrzeby eliminowania całkowitego cukru w diecie. Mówimy o jego ograniczeniu do takiej procentowej zawartości w diecie, jaka wskazują towarzystwa naukowe. I dzisiaj nie ma problemu, jeżeli w naszej diecie znajdzie się 10% cukru. Mówimy o tym, że to jest około 40 gramów cukru, dla mężczyzn troszeczkę więcej, 50 gramów, ale dla słuchaczy naszych warto powiedzieć, że jedna łyżeczka do herbaty to jest 5 gramów cukru. Ale ja nie namawiam tylko do wyrzucenia z domu cukru pudru lub też cukru kryształ lub też cukru trzcinowego, tylko namawiam do głębokiej analizy innych produktów spożywczych, keczupów, majonezów, musztard, jogurtów, gdzie jest na dzień dobry ilość cukru przekraczająca te normy.